Dzięki kilku edycjom tego konkursu jego uczestnicy poznali już wszystkie kontynenty, przez Europę przeszli nawet dwukrotnie. Dlatego przyszedł czas na zmianę kierunku podróży. Podczas 7. Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno-Turystycznego przez lądy, morze i oceany zacumowano w Polsce i województwie łódzkim. Uznałam, że trzeba jednak skupić się na własnym kraju, bo też tu jest bardzo dużo geografii i dużo walorów krajoznawczo-turystycznych, szczególnie w naszym województwie łódzkim i mam nadzieję, że udało się zapromowanie województwa. W pierwszym szkolnym etapie konkursu udział wzięło 556 uczniów z 63 gimnazjów województwa łódzkiego, z czego do drugiego etapu ponadszkolnego zakwalifikowało się 223 uczniów z 61 szkół, a w rezultacie do testu przystąpiło 213 osób. Pisano go w Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim, Łodzi, a w naszym mieście w gimnazjum nr 2 i zespole szkół nr 3. Najlepiej z tym zadaniem poradziło sobie 31 uczniów z 23 gimnazjów. Test konkursowy, który młodzież rozwiązywała w gimnazjum nr 2, składał się z 29 zadań geograficzno-turystycznych różnego typu, skonstruowanych w oparciu o literaturę konkursową. Maksymalnie można było zdobyć 93 punkty. Nikomu się to nie udało, jednak zwyciężczyni konkursu, Aleksandra Trachta, uczennica publicznego gimnazjum w Gomunicach, uzyskała zaledwie 4 punkty mniej. Poziom konkursu ogólnie był bardzo wysoki, składał się z 3 etapów. Na każdym rozwiązywaliśmy dużo zadań i to obliczeniowych i wymagających ogólnej wiedzy z geografii. Myślę, że to właśnie dzięki temu, że dużo czytałam, udało mi się osiągnąć ten sukces. Aleksandra w tym konkursie po raz pierwszy wzięła udział rok temu, kiedy tematem przewodnim była Ameryka Północna. Wówczas nie udało jej się wygrać, znalazła się jednak w gronie laureatów, a mobilizacja do poszerzania wiedzy geograficznej dała wymierny efekt. W tym konkursie wziąłam udział, ponieważ interesuję się geografią i zagadnieniami związanymi z geografią. Przeczytałam dużo książek o Polsce, artykułów, różnych ciekawostek. Myślę, że ta wiedza z pewnością przyda mi się w przyszłości. Geografia to przedmiot, którego warto się uczyć, bo przydaje się nam w codziennym życiu. Drugie miejsce zajął Filip Kościsty z gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, a na trzeciej pozycji uplasowały się Alicja Galos i Klaudia Lipińska z gimnazjum nr 1 w Sieradzu.